Siemanko, z tej strony Kira, super, ze mną jest Erni. Siema, no. I błąd na dzień dobry z jakiś systemowy. A to jest podsumowanie kolejnego wyścigu, kolejnego weekendu wyścigowego naszej lidze. Pierwsza ważna wiadomość, ostatni odcinek podsumowujący u mnie na kanale. Następne odcinki będą na kanale u Erniego, tak. Tak więc do mnie możecie przychodzić śmiało i teraz większość ogólnie informacji ligowych będzie u mnie, ponieważ razem wspólnie z Kirą i z Masterem postanowiliśmy, że musimy dać mu trochę odpocząć. No, psychicznie? Robię sobie właśnie odpoczynek od tego, tak, bo... Dlatego wszelkie informacje w kolejnych już informacjach będziecie mieli u mnie. Także śmiało możecie pisać, co tam będziecie tylko chcieli. No, możliwe też, że też tam się czasami pokaże, ale to nie jest przesądzone też. No, wiadomo, jakby tam Kira będzie chciał coś wrzucić i czy tam coś wam przekazać, kiedy na przykład mi coś też wypadnie, bo też tak różnie jest w życiu, to też się u niego coś może pojawić, ale większość już tych filmików, jak na razie, jak na dzień dzisiejszy i najbliższe dni, tygodnie może, no to będą już u mnie. No właśnie. W najbliższym czasie też ukaże się u mnie, u Erniego i u Mastera filmik z zasadami ligowymi, bo jest ciężko niektórymi osobami. No, Niestety, taki pomysł padł właśnie. No właśnie. Bo jest dużo, dużo problemów z niektórymi osobami. Nie wiedzą, jak się zachować na torze, więc musimy coś takiego nagrać i pokazać, jak się jeździ. No, może nie będziemy się tutaj rozgadywać, o co chodzi, więc zobaczycie w filmiku. On będzie krótki, zwięzły na temat i do tych po prostu zasad będziecie musieli się ustosunkować. No i także przejdzie regulamin, delikatne zmiany. Te punkty karne oczywiście wracają, to już wiecie chyba. Czy nie wiecie, no nie wiem jeszcze, ale jak coś, to te informacje jeszcze się pojawią, także każdy na pewno będzie poinformowany o tych zmianach. Dobra, teraz przejdźmy do krótkiego podsumowania ostatnich wyścigów na Węgrzech, na jednym z chyba najgorszych torów w sezonie. Na nie którym wiem, jak... będziemy rozpoczynać, niestety. No właśnie, akurat ta nasza liga już taka, ta nasza tam rozpoczyna. A my teraz mamy Węgry, pierwsza liga wygrała o dziwo, może nie o dziwo, wygrał Xandi. Godny rywal Tysa, drugi był Rybka, deszcz padł, to się chłopak czuł jak kurwa u siebie, przycisnął. No i trzeci był Krista, który od jakiegoś czasu już pokazuje fenomenalną formę w wyścigach. Drugi raz na podium, drugim wyścigu z rzędu. Tysy był dopiero czwarty, no ale pogoda podobno w pierwszej lidze była fatalna. Opady, deszcz, nie wiadomo było jakie opony ubrać. No i wyszło jak wyszło. Druga liga, wygrał niespodziewanie Dolek. Nie pytajcie, co się działo. Drugi był Faraj, trzeci był Jacho. Totalny rzeź, totalny rozpierdol. Wywaliło dwie czy trzy osoby. No było ciężki wyścig drugiej ligi. Dolek miał farta, Faraj miał farta i dublet Ferrari. Widzisz, Erni, my mieliśmy dublety. W końcu tak. Ktoś nas zastąpił. Znowu Ferrari zastąpiło. No, mam nadzieję, że kiedyś wrócimy do Ferrari i odnośnie właśnie może taka niespodzianka dla wielu z was, że prawdopodobnie na 99,9% wraca! Tak jest! Tak jest, będę jeździł prawdopodobnie w Force Indy, jeżeli dobrze pójdzie. I no zobaczymy, będziemy się starać jechać jak najlepiej, ale zobaczymy także właśnie, jak wy będziecie jeździć, bo będzie pokazany także ten filmik, który no musicie sobie przyswoić, bo jak właśnie nawet nie miałem czasu za bardzo się tym wszystkim interesować i no to widziałem, jaki rozpierdol był, więc to jest przesada moim zdaniem, dlatego też informacyjny film się pojawi, potem pojawi się filmik pokazujący, jak po pierwsze pokrótce wyprzedzać, jak się można wciskać, jak można walczyć, jak można zajeżdżać komuś drogę itp. itd. Tak więc to wszystko się pojawi. No właśnie, bo na Węgrzech jedna osoba miała bardzo duże wąty do Leszka za... I na Belgii też były wąty do Lecza, między innymi za to, że za ostro zablokował, ale no trudno. Przejdźmy do tabeli teraz Ligi Pierwszej, no tu się chyba nic nie zmieni, jeżeli Tysu odzyska formę, on to wygra. Teraz też ma tylko dwa punkty przewagi nad Xandim, ale kto wie, Xandi jest też super szybki. Krista awansował na trzecie miejsce, czyżby podium dla McLarena w końcu. Później Kurwaty, który ma ciągle pecha, ciągle nie może się odnaleźć w wyścigach. Master, który powiedział, że nie jedzie, pierdolę, 69 punktów, to jest jego ukochana liczba. Jemu zostawiam już taką ilość punktów. Miejsce spadkowe to jest Pionek, Patryk, Wejsta, Kober i Grzesiu. Jeżeli chodzi o miejsce spadkowe, to wszystko się dowiecie jeszcze później, jak się skończy sezon, jak to będzie wyglądać, awansy i spadki
jakie osoby awansują, które spadną, bo jeszcze nie wiadomo, jak to będzie zrobione. No to jest dosyć ciężko, bo dużo osób się wycofało. W konstruktorach spokojnie prowadzi Toro Rosso bez największych problemów przed Red Bullem i Force Indią. Tu dużo się w tabeli chyba nie zmieni. Jeżeli chodzi o drugą ligę, prowadzi Dolin po tym, jak się wycofał Król. Masz 6 punktów przewagi nad Fociem, który też jeździ fenomenalnie, który trzyma dobre tempo i może zagrozić Dolinowi, jeżeli Dolin popełni jakieś błędy w Hiszpanii. Leszek jest trzeci, czwarty jest niespodziewanie Dolek po zwycięstwie na Węgrzech. Później Jacholudek, szósty Szczęcio. Bez punktów jeszcze póki co Skania. No i konstruktorów drugiej ligi prowadzi Lotus, ale tylko 11 punktów przewagi nad Williamsem. Trzecia jest Force India i czwarte Ferrari. Te cztery zespoły walczą o mistrzostwo konstruktorów. No i klasyfikacja ogólna konstruktorów prowadzi Toro Rosso przed Force Indią. I tylko te dwa zespoły będą walczyć tutaj o mistrzostwo. Byłoby na tyle w tym odcinku. Następny wyścig jest to Hiszpania 15-16 lutego. Pierwsza liga jedzie w niedzielę o godzinie 10, druga liga jedzie w sobotę, ale o godzinie 11, gdyż musieliśmy zmienić godzinę ligi drugiej, gdyż nasza liga prywatna jeździ o godzinie 9. No i musimy z czasem wyrobić się przed drugą ligą. Niektórzy też jeszcze jeżdżą tu i tu. Dokładnie tak. No i to by było na tyle, moi drodzy. Ten filmik jeszcze ukaże się u mnie na kanale Uerniego, ale następne filmy informacyjne będą już u Uerniego, więc to by było na tyle. Trzymajcie się, pa, pa. Cześć.